I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj w kryptomigawce szybko tutaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego tak dużo się dzieje ostatnio wokół projektu VeChain. I sprawdzimy co tutaj się działo w ostatnim tygodniu czy tygodniach i dlaczego VeChain tutaj jest popychany w stronę takiej Złej, ciemnej mocy, która tutaj właśnie, możliwe, że nie ze swojej winy, ale z partnerstwa, jakie ma, tutaj wynikła właśnie taka sytuacja. Sagę ten rozpoczął prawie dwa tygodnie temu właśnie ten youtuber o nazwie Chico Crypto, gdzie chodziło głównie o połączenie wiczeń razem z ich. Firma, która jest odpowiedzialna, partner, który jest odpowiedzialny za um, wizerunek Vichayna, tutaj można powiedzieć, i, i budowanie e, całego tego ekosystemu wokół Wiczejna czyli e, społeczności, jest właśnie Krim, Właśnie ta firma. Czyli ta firma zajmuje się advisory, czyli. E, doradzaniem takim blockchain projektom, jakim jest na przykład VeChain i powiedzmy przekazywanie informacji do publiczności czy inwestorów, którzy by chcieli na przykład zainwestować w VeChain. I oni się zajmują tą sferą właśnie wizerunku samego projektu VeChain. Ja Chico w krypto słuchałem już od chyba niecałego roku, może troszeczkę mniej. I ten youtuber jest kontrowersyjny, ale kontrowersyjny w takim dobrym słowa tego znaczeniu, bo na niego nie wpływały jakieś... Opinie świata zewnętrznego on miał cięty język, często i niedawno się przeniósł z Chico Miasta. Dlatego właśnie ten Chico Crypto się nazywało, nadal się nazywa jego kanał. A przeniósł się do Miami. Także widzimy, że te wszystkie filmy, które teraz kręci, są w Miami. No i on jest takim, taką osobą, która nie często była zaproszona do live streamów. Była oczywiście, ale nie często, bo często zadawała pytania z grubej rury, często używając ciekawego języka. Więc no, jest specyficznym youtuberem, ale ja szanuję go za szczerość. Także jeżeli tutaj by podważyć jego autorytet, to ja bym nie miał czym tylko może językiem wypowiedzi, ale naprawdę szacun dla niego, więc tutaj będziemy się zastanawiać w tym odcinku na tym, czy on tutaj nie przegiął troszeczkę tego oskarżenia w stronę VeChain, ale może to nie jest oskarżenie w stronę Wiczeń, a bardziej w stronę Cream, czyli tej firmy, która reprezentuje VeChain na scenie Publicznej. Bez wchodzenia tutaj we wszystkie szczegóły, bo jest ich bardzo dużo w tych filmach. Zapraszam na Cico Crypto, sobie na spokojnie możecie obejrzeć. Niektóre już są związane z Walton Chain i po tym jak Walton Chain zerwał umowę z Cream, albo odwrócił się Cream, Cream zaczął fadować, czyli dawać sprzeczne informacje z Walton Chain wcześniej i to jest potwierdzone na tych filmach, gdzie Cream... I jak z kimś współpracuje, to jest fajnie, a jak z kimś zakończa tą współpracę, to nagle wystawia rogi i po prostu mówi nieprawdę. To jest właśnie właściciel tego klima Jackson Fu, a to jest osoba odpowiedzialna nie za marketing. Zobaczcie, jakie jest podobne nazwisko, Richard FU. Jeżeli Chico Crypto przedstawi właśnie te dwie osoby koło siebie, myśli, że oni są nawet rodziną. Spójrzmy. No i tu widzimy na zdjęciu jeden koło siebie i tu już nie, nie wnikam w to, czy Chico Crypto ma rację czy nie, ale takie powiązanie właśnie daje. Czy czasami osoba odpowiedzialna za marketing zwyczajna, jaką jest Richard Fu, nie jest tutaj związana rodzinnie z Jacksonem Fu. Teraz Jackson Fu, ten właściciel Krima, ma takie konta na Twitterze i Telegramie i Reddicie, jakie Jackson Fu, China Crypto Coins, z tych czasami bierzemy informacje, Nullfield Labs, też bierzemy informacje, Go Binance na Telegramie, też czasami brałem informacje z tego, więc wiem, że to teraz jest tak naprawdę jedna osoba, a właściciel Krim i dzięki temu, że miał tyle tych kont na Telegramie, Twitterze i, i Reddicie mógł po prostu tutaj dawać food, FUD, czyli jakieś fake news też tak samo za pomocą tych wszystkich kont. I tu po prawej właśnie Chico Crypto zaraz przy, przytoczył wszystkie te loga do China Coin na przykład, wzięliśmy informację chyba dzisiaj nawet to się okazało o tym, że Bitcoin prawdopodobnie jest legalny w Chinach, więc trzeba to wziąć przez pół, znowuż, bo jeżeli to jest przez Cream wprowadzane, to tylko po to, żeby może poruszyć marketem Bitcoina. Czyli zapamiętujemy sobie te wszystkie nazwy: Nullfeed Labs, Binance.com, TheChina.com, Crypto, DeepNow. Czyli widzicie, że te wszystkie loginy są połączone do jednej osoby, a mianowicie właściciela. Cream. Cream jest odpowiedzialny za wizerunek VeChain na potwierdzenie właśnie tych wszystkich kont powiązanych, Chico dodaje wszystkie te same Twittery i ta sama nazwa, nawet ta sama pisownia, wklejenie jest to samo i dlatego na tej podstawie wie, że to jest ta sama osoba i podaje też różne rozmowy od jednej osoby, która pomogła mu tutaj dojść w tym investigation, czyli w tej, w tej sprawie, która już była zamieszana w to od samego początku i tu mamy na przykład jeden z przykładów, jak The China Coin na Twitterze mówi o Wiczainie same superlatywy, a o Walton Chainie w tym samym czasie mówi, że no, sprawdźmy Wiczeń idzie dzisiaj na, na, na national TV, czyli będzie na takiej publicznej telewizji w Chinach, a Walton Chain nadal próbuje przekonać swoich e, inwestorów, że może mówić o czymś innym e, niż tylko Chiny. Więc to jest takie potwierdzenie, że właśnie takie Twittery na koncie mogą poruszać marketem mogą tutaj dawać jakieś kolejne informacje lub po prostu fake newsy. Inni tutaj youtuberzy mówią jeszcze o takiej problemie, właśnie tych wszystkich projektów, które chcą wejść w supply chain że ok, one mogą być zdecentralizowane nie ma problemu możemy szukać za pomocą tych projektów skanować autentyczność nie ma problemu, ktoś wysyła tutaj pan sobie sprawdza na przykład box i patrzy czy to jest autentyczne nie ma problemu, to jest wszystko zdecentralizowane i robi bardzo porządną robotę ale to nie znaczy, że czynnik ludzki, który mamy tutaj może się pomylić czyli buty oryginalne Kobiego Bryanta powiedzmy zostały zapakowane do innego pudełka i nadal idzie ta sama nalepka, i nie wiemy o tym. Może być jak tylko zdecentralizowany blockchain, czynnik ludzki, czy jakikolwiek inny czynnik pomyłki, może nadal występować. Więc, unless, można powiedzieć, jeżeli na przykład wykluczymy czynnik ludzki, tutaj z tego, to wtedy może to bardziej, jeszcze bardziej funkcjonować. Ja tutaj nie mówię, że te wszystkie, oczywiście, supply chain projekty są złe, ale. Nie do końca jest ta decentralizacja, bo jeszcze jest czynnik tutaj, który jest centralizowany. Czyli powiedzmy, przychodzi pan Janusz z szacunkiem do wszystkich Januszów w Polsce, przychodzi pan Janusz do pracy i pakuje taki pakunek, i potem nakleja nalepkę powiedzmy na ten, na ten box i Mamy nadzieję, że pan Janusz wypił dobrą kawę z rana i wszystko jest ok i dobrze spakował te buty, i wtedy możemy powiedzieć, że wszystko idealnie pracuje na tym blockchainie. Oczywiście troszeczkę odbiegłem tutaj od tematu, ale akurat bardzo ciekawie jeden youtuber tutaj to przedstawiał, więc to jest taka rzecz, żebyście mieli na uwadze. Niektórzy youtuberzy tutaj zrzucają wiczeń, że wiczeń był taką platformą, która zawsze kojarzyła się z tym, że. Miała działać tylko w supply chain i miała tutaj autentykować różne tutaj rzeczy, że one są oryginalne i na tym supply chain miało tutaj wyglądać. I ci niektórzy youtuberzy zarzucają, że zarzucili siatkę odkąd współpracują z creamem do tego, żeby tworzyć teraz już ICO na swojej platformie, które nic a nic nie mają wspólnego z supply Chain, że to jest po prostu zagrywka, żeby zarabiać. Ja tu, akurat ja, to jestem tylko ja, ja tu nie widzę żadnego problemu, bo wszystkie projekty, które wchodzą, czy to jest projekt na początku zaczyna z supply chain, a potem zmienia i, i tak samo Stellar. Stellar na początku nie miał ICO, a teraz już sobie wchodzi w ICO. Tak samo XRP nie miał Xpringa, ale już ma, więc to dla mnie to nie jest żadna problem, żaden problem tutaj w w tym, w tym wypadku, ale inni youtuberzy mają tutaj do zarzucenia na przykład nowi którzy są też tutaj normalnie nastawieni do Witchaina, że może to jest niepotrzebne, że powinni się skupić właśnie na supply chain, tak jak to było na samym początku. Drugą, jaką rzeczą tutaj zarzucają inni tutaj ludzie ze świata krypto i ja oczywiście nie robię żadnych recenzji z żadnych krypto do, do tej pory, nie będę robił aż do 7500 użytkowników na naszym YouTubie. Ale, tylko wyszedłem z tą inicjatywą, żeby dowiedzieć się dla Was, o co chodzi z tym fadem na temat wiczeń, czy on tutaj jest uzasadniony, czy nie. No i drugim takim, taką rzeczą, o której mówią, że coś może się dziać nie tak w nie to jest um, GitHub Commitment, czyli to, co się dzieje, co implementują um, tutaj um, deweloperzy na wiczeń. I widzimy, że um, ten commitment cały czas się zmniejsza. I na przykład w lipcu mieliśmy. 15 commitment, w około 26 sierpnia mieliśmy 25, no i potem do września, października schodzimy coraz niżej, więc zobaczmy, co tu się działo wcześniej. I wyliczeń teraz po prostu możliwe, że to nic nie jest, ale na to też zwracają uwagę, więc może po prostu jest krypto, e, walutowa zima i deweloperzy też tutaj uśpienimy, albo mają tak wspaniały projekt do tej pory, że już nie muszą tyle zmian wprowadzać na GitHubie, ale tutaj właśnie zwracałem na to uwagę, żeby e, po prostu spojrzeć na te e, wszystkie nowe wdrożenia na GitHubie. Drugą rzeczą, na którą warto sprawdzić zawsze, jeżeli inwestujecie w jakikolwiek projekt, też na GitHubie, contributors, czyli wszyscy ci, którzy biorą udział w po prostu tworzeniu projektu, jakim jest wiczeń. i widzimy, że ilość tych wszystkich deweloperów, którzy tutaj dodają do projektu coś od siebie, się zmniejszyła diametralnie. I może OK zostawmy to, może to po prostu jest ta kryptowalutowa zima i nadal to nic nie oznacza, ale warto sobie spojrzeć zawsze na to, i uczymy się, że patrzymy wszędzie. I wiemy też o tym, że Vichain, a bardziej ten Krim, był odpowiedzialny za wizerunek i często dodawał wiadomości lub dodaje sprzeczne z rzeczywistością. Na przykład taką wiadomością był to, że VeChain spartnerował się z McDonald'em. No i tutaj potem musiał McDonald po prostu wejść, i Chico Crypto udowadnia wszystkie te konwersacje pomiędzy właścicielem Krima, a ym, społecznością, żeby nie atakowali McDonalda zapytaniami o co chodzi z tym partnerstwem? I właśnie tutaj McDonald potem sprecyzował, że Wicze nie jest w żadnym partnerstwie z McDonald'em. Yy, firma tylko yy, używa ich burgerów, czyli ich jedzenia, do tego, żeby yy, nakarmić swoich pracowników. Więc jakie tu jest partnerstwo? Powiedzcie mi, moi drodzy, więc pamiętajcie, że te wszystkie tutaj partnerstwa bierzemy z przymrużeniem oka, dopóki nie będą potwierdzone przez oficjalne tutaj media, czyli w tym przypadku McDonald's, sam, sam jako firma. Więc tak samo, jeżeli wychodzi jakiś polski produkt, ja bardzo często, aż mówię, napiszcie do źródła. Czy tak naprawdę się stało? Czy to jest dobra, czy zła informacja? Czyli powiedzmy, wchodzi blockchain o nazwie Nożyczki, i te Nożyczki nagle widzimy na Reddicie, że spartnerowały się z KGHM. -em. No i teraz super, wszystko jest fajnie, spoko. No i teraz. My wysyłamy maila do kghm jako inwestorzy, czy to jest potwierdzone? I dopiero jak widzimy, że jest potwierdzenie od KGHM-u, powiedzmy w tym przykładzie z firmą blockchain nożyczki, no to wtedy możemy wiedzieć, że to jest potwierdzone. I dlatego mają tak dużo do zarzucenia. To jest pierwszy tylko przykład. Zaraz pokażę drugi przykład z BMW, czyli z BMW, jaki też tutaj był przekoloryzowany przez właśnie tą firmę Cream. Drugim takim partnerstwem, którym Wichstein tutaj najpierw opowiedział nam, że partnerem jest BMW, czyli BMW. 26 lutego 2018 roku. Pamiętajmy, że o tej informacji poinfo poinformował CEO Sunny Lu, ale Sunny Lu wiemy, że był informowany właśnie przez tego pana, Jacksona Fu, który był Tutaj um, odpowiedzialny za wizerunek, właśnie v No i tylko dowiedzieliśmy się o tym, że um, tego 26 lutego, że mają tą partnerstwo. Ja pamiętam dokładnie ten czas, mówię o BMW, BMW razem z Wiczejnem Wow! No i potem okazało się to kompletną pomyłką. I, I BMW musiał tutaj wejść i powiedzieć, przepraszamy za confusion, czyli. Zamieszanie. Wiczeń był tylko jednym z projektów w startupie BMW. Wśród wielu projektów, które wziął udział w takim programie dla BMW i po prostu oni brali udział. Oni nie mieli jeszcze skończonej technologii, nie zostali wybrani przez BMW, po prostu brali udział. Więc zarzucają tutaj właśnie temu cream, tej całej firmie, bardzo ostry. Marketing dla wichr, który się nie podoba inwestorom, bo jeżeli jest tak dużo kontrowersji wokół tych wszystkich partnerstw, no to wiadomo, że szacunek i zaufanie do takiego projektu spada, i tylko dlatego tutaj i Chico Crypto, który jeszcze tam dużo dalej się wdrażał, że brał w tym udział, i Superman i Box Mining, czyli ci youtuberzy, w tym, że po prostu e, przedstawiali w, za pieniądze w dobrym świetle, liczeń, a inne projekty w tym samym czasie, e, tak jak Neo i Ontology w złym, e, po prostu mieli e, z tego korzyści majątkowe, ale to e, o tym przedstawia tylko Chico Crypto. Ja osobiście widziałem, jak e, na jednych z e, audycji, e, Live Supermana było właśnie jak dostał wiadomość od pewnej pani, że dwa bitcoiny, właśnie lecą do niego za to, że powie coś na swoim programie o jednych z ICO, czy o jednym projekcie, już nie pamiętam co tam było. Więc Supumana też należy brać oczywiście w cudzysłowiu, bo wiadomo, że gdzie pieniądze, tam i ta osoba. Ale oczywiście to była jedna jego pomyłka i mogę się mylić. Ale to właśnie mają do zarzucenia VeChain'owi, że VeChain, sam projekt może być ok, super. Podsumujmy. Problem polega na tym, że ten GitHub teraz się troszeczkę zmniejszył, ale to może nie jest problem. Problemem jest właśnie ta współpraca z tym krimem, który w takim świetle przedstawia przekoloryzowanym często gdy. I gdzie właśnie ten, o czym mówiłem przed chwilą, zaufanie i... Szacunek do danego projektu się zmniejsza. Więc możliwe, że ta pięta, achillesowa VeChain, jaka imię Scream, ten partner, może niedługo już sam odejdzie w przeszłość, tylko dlatego że zaufanie inwestorów się zmniejsza, a VeChain może wtedy postanowić, że nie będzie już współpracował z Screamem. Ja dlatego. Wolę naprawdę takie projekty jak Stellar czy Bitcoin, które nie chwalą się każdym partnerstwem, a robią swoje. A nagle po dwóch, trzech miesiącach wychodzi, że powiedzmy Fidelity współpracuje z kimś lub coś innego, nagle się dzieje i się dowiadujemy: Wow! A przez dwa, trzy miesiące nic a oni po cichu to wszystko robili, przygotowywali, a nie takie wyuzdane z palca, można powiedzieć, partnerstwa, gdzie Vichain, jadł sobie burgery w McDonaldzie i nagle mówi, że jest partnerstwo z McDonaldem, no, no bez przesady. Więc no mam nadzieję, że Wam przybliżyłem trochę ten fat, nie było aż tak źle i dajcie znać, czy Wam się podobał ten program, bo straciłem na niego 4 godziny, nic już dzisiaj w nocy nie zrobię, więc... Zrobiłem to dla was, żebyście wiedzieli przynajmniej o co chodzi z tym całym Fadem. Nie do końca tutaj wszystkie, jeszcze oczywiście podciągnąłem tematy, ale większość z nich tu jest i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie, łapkę w dół i komentarz, dlaczego. Ja już was zostawiam z tą myślą. Wiczeń ogólnie wydaje mi się, że jest ok. Krim, niestety nie. Pozdrawiam. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.